To była pacyfikacja rynku najbardziej brutalna, jaką sobie można wyobrazić. Najbardziej. Ja czegoś później już takiego nie widziałem. Rynek był szczelnie otoczony potrójnym kordonem policji, która pałowała wszystkich, którzy chcieli wyjść. Legitymowała i pałowała. Tu jest ścieżka zdrowia, gdzie ludzi wychodzących z sukiennic, tu stał szereg zomowców, tu stał szereg zomowców, pałowali wszystkich, potem jeszcze musieli pójść pod wodę, a na końcu byli pałowani przez ten kordon, który był na zewnątrz. Co oni tu robią? Tu jest jakiś pojazd? Tu jest działo wodne, które upatrzyło sobie jednego człowieka, zmoczonego i zbitego tą wodą, bo to było olbrzymie ciśnienie, proszę patrzeć, to nie jest duża odległość, który się wtulał w kamienie tego pomnika i ładowała z czystym rozmysłem przez bardzo długi okres czasu w niego pusto. Wodę. I tam stał z drugiej strony człowiek. Tak. Bez siły, bez możliwości jakby opuszczenia tego. Po tej pacyfikacji rynku właściwie wszystkie manifestacje, wszystkie walki przyniosły się do Nowej Huty. I ją pokochałem wtedy. Muszę powiedzieć, że doznałem tyle pomocy od ludzi, którzy mnie wpuszczali do mieszkań, na dachy, do balkonów, którzy przetrzymywali mój sprzęt, filmy. Także jakoś to wszystko wyszło z tego i ja też z tej opresji cało. A było to wiele lat, trzeba sobie uświadomić. To było za wydarzenie z Bogdanem Włosikiem? Stanisława Pyjasa znam, a to? Śmierć Włosika była totalnym zaskoczeniem, bo wiedziano, że petardy, że pałowania, że zatrzymania, że areszty. Natomiast zastrzelił go tam jakiś oficer służby bezpieczeństwa z niedużej odległości z pistoletu. Wyjął pistolet i go zastrzelił, twierdząc, że poczuł się zagrożony, że on go może zdemaskować. Pojawiały się znicze, kwiaty, świece. Przyjeżdżało ZOMO po pół godzinie, wszystko zalewało wodą, deptali świece, znicze, odjeżdżali i ludzie z powrotem się zbierali całą jedną i drugą noc. Tu są jego rodzice. W twarzach rodziców, to co pan tutaj bardzo pięknie pokazał, tu jest jakiś bunt, tu nie ma takiej żałoby zwykłej. Niezwykły żal, niezwykły żal. Tu jest pogrzeb na cmentarzu w Grębałowie, trumna płynie, biała trumna w morzu ludzi. Tu człowiek wszedł na komin z gestem ręki w kształcie V. Ludzie stoją na hałdach. Przyszła cała Nowa Huta na ten pogrzeb. Większej manifestacji nie było. ZOMO nie odważyło się wtedy zaatakować tej manifestacji. Zdjęcie ulica Szewska, Kraków, miejsce, gdzie został zamordowany Stanisław Pyjas. Co tu widać? Bo ja tu nie bardzo wiem, co tu jest. Co pan tu sfotografował? Jak to było? To są kwiaty palące się z świece. Olbrzymi kontrast, bo jest ciemna sień. Tu wiszą czarne kiry. Tu jest pierwszy plakat taki odręcznie informujący, że przed chwilą zamordowano Staszka Pyjasa. Tu krzyż, biało-czerwona flaga. Nie sprzątali tych kwiatów? Przez długi okres czasu nie. Nie. Ludzie pilnowali. Był taki komitet, który pilnował tej bramy. Dlatego, że chodziło o to, żeby jak najwięcej tych śladów, które było, nie zostały usunięte.
początku z cichą modlitwą na ustach, a potem zupełnie cicho przeszli przez rynek i poszli pod Wawel, tam złożyli świece i tam się modlili. Wchodząc na rynek, zresztą to już tu było słychać, bo to jest ulica Szewska, były juwenalia, specjalnie nagłośnione. Na cały full szła jakaś piosenka zespołu Abba. I myśmy szli w pochodzie, tak jak się idzie na cmentarz, zmarłego się odprowadza jak pogrzeb, a tu ryczała przez megafony muzyka zespołu Abba. To do dzisiejszego dnia uważam, to było coś takiego, że wszyscy przez to jak przeszli, to już nie byli ci sami ludzie. Nawet jak przyszli, żeby w tym uczestniczyć, to przez co przeszli, przechodząc przez rynek. Mieli jasność, co się dzieje w tym kraju. W 100%. I to był 77 rok, czyli to jakby już zbierało. Jeszcze 3 lata były do 70 roku. Tu są też twarze rodziców księdza Jerzego Popiołuszki. To było zdjęcie, za które dostałem obraz Staszka Rodzińskiego i który nazwał pierwszy to zdjęcie polską pietą. To jest twarz matki nad grobem syna. Ojciec dwa razy mdlał. Podnoszono go, jak trumna się chowała w ziemi. A matka stała jak kamień nieruchoma nad tą trumną. To było coś niezwykłego, bo tu wszystko się coś zmieniało, działo się. Trumna szła w ziemię, a ona stała jak słup soli.